budżet miasta jest planem finansowo-rzeczowym. W tym planie finansowym są wykazane planowane dochody na dany rok i wydatki. Oczywiście również przychody i rozchody. Budżet jest uchwalany przez Radę Miasta na jeden rok, czyli na rok budżetowy, który jest równy kalendarzowemu. Nie jest to rok kalendarzowy, czyli na jeden rok jest zawsze podejmowana uchwała przez Radę Miasta uchwalająca dochody, wydatki, przychody, rozchody i deficyt. Oczywiście rezerwę ogólną, celową, limity, te wszystkie takie wymagane ustalenia ustawą o finansach publicznych zawarte są w samej uchwale. Do uchwały dołączone są załączniki, które szczegółowo określają źródła dochodów, czyli planuje się w uchwale budżetowej konkretną kwotę dochodu, na przykład z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, czy też udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku od osób prawnych, różnego rodzaju opłaty, opłata skarbowa, opłata za odbiór śmieci, opłata za zajęcie pasa drogowego. Różnego rodzaju opłaty, które wynikają z poszczególnych ustaw, są również ujęte w tym załączniku dotyczącym planowanych dochodów. Dość szczegółowo, czyli każde źródło dochodów jest wykazane w uchwale budżetowej, jaka to jest wielkość dochodów. Natomiast w załączniku dotyczącym wydatków są wszystkie zadania, które są finansowane na podstawie ustaw ustrojowych, czyli ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, a więc te zadania, które jako zadania własne przypisane są do realizacji przez samorząd. Oprócz zadań własnych gminy i powiaty, a miasto Lublin jest i gminą, i powiatem, mają również zadania ustawowo zlecone. I takie zadanie to na przykład obsługa w Wydziale Komunikacji, rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, czy też Wydział Spraw Administracyjnych, gdzie są wydawane dowody, jest to zadanie zlecone, czyli zadanie z geodezji również zleconych. I te zadania są finansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, czyli jako zadanie zlecone, to oczywiście samorządy otrzymują na to zadanie dotację. Budżety mogą i są uchwalane z deficytem. Deficyt jest to różnica między dochodami i wydatkami. Zdarza się na ogół w ostatnich latach, od kiedy obowiązuje ustawa o finansach publicznych, że wydatki są wyższe od dochodów. I to jest zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Mogą być wydatki wyższe od dochodów, ale uchwała powinna wskazać źródła sfinansowania deficytu. Mogą to być środki pochodzące z pożyczek, kredytów, emisji obligacji. Deficyt nie jest niczym złym. Deficyt, jeżeli są potrzeby wyższe, występuje deficyt, oczywiście wydatki przewyższają planowane dochody i samorządy korzystają ze środków zwrotnych, bo to są środki zwrotne, które finansują deficyt, tak? Są to czy pożyczki, czy przychody z emisji obligacji, czy kredyty. Na przykład Fundusz Ochrony Środowiska, czy Wojewódzki, czy Narodowy Fundusz, są to środki skierowane na zadania z zakresu ochrony środowiska. I samorządy mogą oczywiście korzystać. Oczywiście, że ustawa reguluje tą możliwość zaciągania zobowiązań dłużnych. To zgodnie z ustawą należy postępować i myślę, że wszystkie samorządy doskonale dbają o zachowanie przepisów ustawy o finansach publicznych i mieszczą się w tych normach, jakie są określone w ustawie. Oczywiście, że w budżecie miasta są zadania zapisane, które uważam, że interesują mieszkańców miasta. Budżet jest dokumentem jawnym. Wszystkie informacje, jakie są uchwalone przez Radę, zawarte w tym dokumencie, jakim jest uchwała budżetowa wraz z załącznikami, to są jawne informacje. Każdy z mieszkańców może przeczytać, może zajrzeć do uchwały budżetowej.
może wyszukać to, co go interesuje, tak? Te wszystkie zadania, które są związane z zadaniami własnymi, one są obowiązkowo uwzględnione w uchwale budżetowej, tak jak żłobki, przedszkola, szkoły, instytucje kultury, drogi, oświetlenie, usługi transportowe, zieleń w mieście, oczyszczanie miasta, utrzymanie domów pomocy społecznej, utrzymanie domów dziecka, w ogóle świadczenia z zakresu ustawy o pomocy społecznej, którymi zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Myślę, że to mieszkańców interesuje, bo mieszkańcy korzystają z wielu takich świadczeń, które są finansowane z budżetu. Różnego rodzaju zasiłki, czy też usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy. Więc ponieważ jest to dokument jawny, ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej, każdy z mieszkańców, jeśli by tylko chciał, może oczywiście ten dokument przeczytać, zapoznać się, a nawet przyjść tutaj do nas, gdyby miał jakieś wątpliwości, chciałby uzyskać jakieś szczegółowe informacje, to takie są udzielane. Każdy z mieszkańców może przyjść na sesję Rady Miasta, kiedy jest podejmowana uchwała przez Radę dotycząca budżetu, jak również na składane rokrocznie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta. Na najbliższej sesji 25 czerwca właśnie będzie sprawozdanie z wykonania budżetu, jak również sprawozdanie finansowe całej gminy Lublin. I oczywiście jest to są to dokumenty jawne i każdy może przysłuchiwać się debacie, może przeczytać, zajrzeć do tych dokumentów. Nie ma żadnych ograniczeń i to chyba byłoby nawet dobrze, gdyby mieszkańcy interesowali się. I wydaje mi się, że takie zainteresowanie to jest wykazywane przez mieszkańców przy budżecie obywatelskim, gdzie mieszkańcy wnioskują, głosują, wybierają, podpowiadają, co trzeba zrobić w mieście. Oczywiście to są jakieś grupy na ogół i widzą to, co najbliżej, co im potrzeba, czy parking, prawda, czy chodniczek jakiś, czy jakaś naprawa, czy doposażenie którychś placówek oświatowych. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że to zainteresowanie w mieście Lublinie jest, jeśli chodzi o mieszkańców. Mogą zawsze składać wnioski do Rady, do Prezydenta. Mogą, oczywiście. Czy mieszkańcy składają takie wnioski? Zdarzają się oczywiście. Też składają wszystkie nasze jednostki, które realizują zadania, wydziały urzędu. Mieszkańcy mogą takie wnioski również składać. W zależności czego taki wniosek dotyczy, jeśli na przykład naprawy drogi czy remontu, można do zarządu dróg. Jeżeli by chodziło o usługi transportowe, do zarządu transportu. A jeśli by to dotyczyło bezpośrednio na przykład dzieci, to w sprawie czy żłobków, czy w sprawie przedszkoli, czy szkół. Mieszkańcy mogą oczywiście takie wnioski składać. Każdy ma prawo do organu, tak, administracji złożyć taki wniosek. Wnioski są wszystkie rozpatrywane, analizowane. Tych wniosków mamy zawsze dużo do projektu budżetu i wszystkie są w należyty sposób przeanalizowane. Oczywiście zawsze to trzeba przeanalizować pod kątem zgodności z prawem, to co samorząd może ze środków publicznych sfinansować. Na pewno nie możemy kupić mieszkania, jakby sobie ktoś zażyczył, tak? Bo to ze środków publicznych nie, no, ale mieszkania są socjalne, mieszkania są komunalne, prawda? Jest inny sposób też pomocy mieszkańcom, jeśli chodzi o mieszkania. Czy też do pomocy społecznej, to też te wnioski przecież są tam składane o różnego rodzaju zasiłki i pomoc z zakresu pomocy społecznej. Oczywiście koronawirus zapewne odbije się na dochodach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie tylko miasta Lublin, dlatego że zaczęłabym tutaj od kosztów.
koszty, jakie nie były planowane, związane z COVID-em, musiały być poniesione. Tak? Należało wyposażyć wszystkie nasze jednostki, placówki, płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki. Tak? To też kosztuje dezynfekcja pomieszczeń, czy też pomocy społecznej, które już zostały, te kluby uruchomione, też trzeba było przeprowadzić dezynfekcję, czy też autobusy, to są też koszty, prawda? Dezynfekcja autobusów, przystanków, przycisków na przejściach, to są koszty, które już miasto poniosło. Poza tym miasto Lublin też wspomogło, około 1 000 000 zł przekazano dla lubelskich szpitali, żeby też można było w te środki dezynfekujące wyposażyć personel medyczny. Także też budżet miasta wspomógł szpitale, około 1 000 000 zł. Jeśli chodzi o wpływ na dochody, niewątpliwie będzie to miało wpływ, aczkolwiek jest to w tej chwili trudne do oszacowania, dlatego że, bo pan zapytał o PIT, przepisy dotyczące podatku dochodowego osób fizycznych zostały zmienione pod koniec ubiegłego roku, zaczęły obowiązywać pod koniec roku, zmniejszyła się stawka, więc to też bierzemy pod uwagę. I oczywiście wydłużony termin do 1 czerwca nie pozwala nam jeszcze w tej chwili tak oszacować, jakie to mogą być wpływy. Oczywiście miesiąc kwiecień był takim odbiegającym od kwietnia z ubiegłego roku, ale to jeszcze nie jest obraz, na podstawie którego należałoby już odpowiedzieć na to pytanie, ile tego ubytku w PIT-cie będzie. Zapewne będzie, zapewne będzie. Szacujemy w PIT-cie, że to może być około 50 milionów złotych, ale dla mnie taką wielkością pomocniczą to będą wpływy właśnie za miesiąc czerwiec. Przekazuje nam minister finansów do 10 następnego miesiąca, czyli do 10 lipca. A i miesiąc lipiec, bo to już powinny być wszystkie dokonane wpłaty, zwroty raczej przez urzędy skarbowe. To wtedy już widzimy tak naprawdę, jakie te zaliczki wpływają. To wpływają zaliczki przekazywane do 10 następnego miesiąca przez ministra finansów. Wtedy możemy wyszacować tak już w drugim półroczu, jaki to może być ubytek w PIT-cie. Ale wszystkie miasta planują, raczej szacują, że ten ubytek będzie. Oczywiście będzie to też uzależnione od wzrostu bezrobocia. Na szczęście w mieście Lublinie aż tak znacząco to bezrobocie nie wzrosło. Jest poniżej średniego wskaźnika w kraju, a więc nie przybyło. Tak już owszem, przybyło trochę osób powracających z zagranicy, gdzie wykonywali ludzie pracę taką sezonową, a wrócili też czy z obawy właśnie koronawirusa, czy też byli na krótki okres czasu. Rejestrują się w Urzędzie Pracy, ponieważ się wtedy ubezpieczają, płaci się składkę za osoby bezrobotne. Więc trochę tych osób przybyło, ale nie aż tak, żeby to mogło tak zdecydowanie wpłynąć. Zobaczymy, co przyniosą następne miesiące, tak? Dlatego, że ciągle ta liczba zachorowań jest, tak? To, co podaje Ministerstwo Zdrowia, to tak tego spadku za bardzo jeszcze nie widzimy, ale miejmy nadzieję, że to jakoś się skończy. Tutaj ważna jest dyscyplina mieszkańców, żeby jednak przestrzegać zasad. Dezynfekcja i maseczki, jak wchodzimy gdzieś, gdzie jest więcej osób. No i zachowanie tej należytej odległości. To wydaje mi się, że to są metody, które powinny chronić od zachorowań. Cieszę się, że województwo lubelskie nie ma aż tak dużo zachorowań, bo ja tak śledzę codziennie tą liczbę zachorowań i porównuję województwa, to można powiedzieć, że nie ma w województwie lubelskim aż tak dużo tych ognisk takich zapalnych. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej, jeśli będziemy wszyscy przestrzegać zasad.